W 1651 roku doszło do jednego z największych starć zbrojnych XVII wiecznej Europy. Bitwy pod Beresteczkiem. 28 czerwca 1651 roku obie armie stanęły naprzeciw siebie. Po stronie polskiej dowodził Jan Kazimierz i Jeremi Wiśniowiecki, którzy dysponowali 60 tysiącami wojsk. Przeciwnik wystawił 100 tysięcy zbrojnych. Cała bitwa trwała 13 dni. Pierwsze trzy to zacięte starcie na otwartym terenie gdzie popistała husaria i pancery. Część wojsk chroniła się w ufortyfikowanym taborze, prowadząc obronę przez kolejne 10 dni. Kolejne dni to konflikt wewnętrzny. Część kozaków chciała zawrzeć pokój, podczas gdy większość zamierzała walczyć do końca. Wykorzystała to polska jazda, a bitwa przerodziła się w rzeź. Zginęło nawet 40 tysięcy Tatarów i Kozaków, podczas gdy wojska polsko-litewskie miały stracić około 700 ludzi.